A nie zdarzało się kiedyś, że kiedy po meczu była jakaś odprawa, to trener powiedział, tak jak trener Górek, że najbardziej mu się podobał stan murawy? Różne się zdarzały gdzieś tam słowa trenerów, które niekoniecznie chciałabym przytoczyć, ale takie anegdotki na pewno się zdarzają. I w piłce kobiecej wiem, że też. No właśnie, jak to jest z tymi trenerami? Bo niewiele jest trenerek, przeważnie są trenerzy. Czy trenerzy muszą jakiś margines błędu brać na to, że z kobietami pracują, czy raczej prosto z mostu walą? Jak to się mówi? Powiem szczerze, że to zależy. To zależy wszystko od charakteru, myślę, że trenera przede wszystkim. Ja chciałabym, żeby kobiet było coraz więcej w piłce kobiecej trenerek, bo mamy dobre trenerki, tylko może czasem brakuje pewności siebie, żeby faktycznie zdecydowały się. Widzimy już w grupach młodzieżowych, że tych trenerek jest zdecydowanie więcej, ale tutaj na zapleczu drugiej, pierwszej ekstraligi na pewno są charaktery i zawodniczki, które nawet kończą grę w piłkę, żeby próbowały swoich sił i żeby przekazywały to doświadczenie dalej. Na pewno trzeba mieć twardą rękę do piłki kobiecej i za dużo nam nie pozwalać, bo z kobietami tak jest. Natomiast Myślę, że też zmienia się to w ekstralidze, że z roku na rok ci trenerzy też się rozwijają i to jest widoczne, więc to na pewno cieszy.